10 firm, które w ciekawy sposób pojawiły się w filmach. Zjawisko lokowania produktu zna każdy. Ogląda się jakiś film, a tu bach. Parówki z tyłka osła tylko w stące za 2,99, mięsa. Norma. Tak wygląda zazwyczaj lokowanie produktu. Są jednak filmy, w których znane marki pojawiły się i naprawdę było lokowanie świetne i nie waliło po gałach. Będzie właśnie o takich filmach. Breaking Bad. To akurat jest serial, ale zalicza się do tej listy. Jest to serial telewizyjny z gatunku komediu dramatu kryminalnego stworzony przez Vincent Gilligan'a i kręcony w Nowym Meksyku. Breaking Bad opowiada o dwóch latach z życia Waltera White'a, niedocenionego nauczyciela szkoły średniej, u którego zostaje zdiagnozowany nieoperacyjny rak płuc. Schodzi on na przestępczą drogę, zaczyna produkować i sprzedawać metamfetaminę, aby zapewnić rodzinie byt materialny. Kiedy on umrze, współpracuje ze swoim byłym uczniem Jessem Pinkmanem. Serial został określony przez twórcę jako współczesny western. Jest to serial produkcji AMC, a nie Netflixa. Jak myśli wiele osób, Netflix tylko wykupił prawa. Otóż Breaking Bad. Zostało wykorzystane piwo Guinness. Ten kadr, jeden z najpopularniejszych w całym serialu. Dwóch głównych bohaterów w niecodziennych strojach pije Guinnessa. Przecież to jedna z najlepszych reklam w ogóle. Starzyści, Amerykańska komedia z 2013 roku w serii Shaun'a Lewego. Światowa premiera filmu odbyła się 7 czerwca 2013 roku, natomiast w Polsce 21 czerwca 2013 roku. Dwaj sprzedawcy w średnim wieku, Nikki Billy, zostają zwolnieni z pracy. Nie mogą znaleźć posady w swoim zawodzie, postanawiają więc zdobyć nowe kwalifikacje niezbędne w erze cyfrowej. Szczęśliwie, Google ogłasza właśnie nabór na prestiżowy staż w swojej głównej siedzibie. Mężczyźni zgłaszają się i zostają przyjęci. Świetna komedia, a zamiast wykorzystywać jakąś fikcyjną firmę, pojawia się Google który pojawia się w bardzo pozytywnym świetle. Ja, robot. Amerykański film science fiction z 2004 roku na podstawie cyklu powieści i opowiadań Izaaka Asimowa o robotach. Dzięki niebywałemu rozwoju techniki najlepszym przyjacielem człowieka jest robot. Maszyny potrafią gotować, obiady i sprzątać, kierują samolotami, a nawet opiekują się dziećmi. Są niegroźne, ponieważ zaprogramowano im zakaz krzywdzenia istot ludzkich. Detektyw Del Spooner jest człowiekiem sceptycznie podchodzącym do nowinek elektronicznych, jednak postęp techniczny jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Teraz, zamiast psa, najlepszym stróżem i przyjacielem człowieka jest robot. Pewnego dnia w niewyjaśnionych okolicznościach ginie projektant nowej serii robotów i twórca praw robotyki. Oczywiście detektyw Dell podejrzewa o bunt roboty. Gdzie tutaj lokowanie produktu? Dell jest miłośnikiem starych butów, starych oczywiście z jego punktu widzenia i kupuje konwersy, które niezwykle mu się podobają. Cast Away Poza Światem amerykański film z 2000 roku w serii Roberta Zemeckisa. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w styczniu 1999 roku, ale produkcja została wstrzymana na rok. Chuck Nolan jest logistykiem pracującym dla FedEx którego osobiste i zawodowe życie jest całkowicie podporządkowane regułom czasu. Pędzące w zawrotnym tempie życie czeka, zmienia się gwałtownie, kiedy samolot, którym leci, rozbija się, a on ląduje na odległej bezludnej wyspie, pozbawiony podstawowych środków do życia. Musi walczyć o przetrwanie i stawić czoła emocjonalnym wyzwaniom izolacji. Właśnie chodzi o tę firmę FedEx. Ich logo pojawia się co chwilę, i jest wszędzie, a mimo to nie razi. Bo przecież Chuck tak, był pracownikiem tej firmy, więc logiczne, że jest otoczony rzeczami właśnie FedExu. Pulp Fiction. Amerykański film kryminalny z 1994 roku w serii Quentina Tarantino, oparty na scenariuszu Tarantino i Rogera Everego. Film opowiada kilka epizodów rozgrywających się w przestępczym Los Angeles. Tytuł filmu nawiązuje do popularnych w połowie XX wieku magazynów i powieści kryminalnych, które charakteryzowały się drastyczną przemocą i błyskotliwymi dialogami. I o dialogi tutaj chodzi. Dwóch głównych bohaterów często prowadzi niezobowiązujące gadki na różne tematy, czego zresztą Tarantino jest mistrzem, i w pewnym momencie zaczynają gadać o burgerach, gdzie są najlepsze, gdzie najgorsze, a wśród tych lepszych wymieniany jest McDonald's. Jest reklama, jest i kompletnie naturalna. Powrót do przyszłości. Amerykański film przygotowy i fantastyczno-naukowy z 1985 roku wyreżyserowany przez Roberta Zemekisa Wraz z częścią drugą i trzecią tworzą trylogię. Wehikuł czasu w filmie to DeLorean DMC-12 i to właśnie reklama tego auta. Nie okłamujmy się, DeLoreany stały się sławne na całym świecie właśnie po tym filmie. World War Z. Amerykańsko-maltański horror science fiction z 2013 roku w reżyserii Marka Forstera, którego światowa premiera odbyła się 2 czerwca, zaś Polska 5 lipca 2013 roku. Zabójczy wirus, który rozprzestrzenia się przez ukrysienie, przemienia zdrowych ludzi w zombie. Przechodzenie wirusa jest nieznane, a liczba zainfekowanych rośnie z dnia na dzień. Były pracownik ONZ Gary Lane stara się znaleźć sposób na powstrzymanie pandemii. Ogólnie film zebrał mieszane recenzje, ale mi się podobał. Gdzie tu reklama? Jedna z końcowych scen, gdy Brad Pitt idzie wśród zombiaków i popija Pepsi. Tadam. Jedna z najlepszych reklam, w ogóle świetny kadr to jest. I no udało im się. Naprawdę spoko. Fight Club czy też podziemny krąg w wersji polskiej film produkcji niemiecko-amerykańskiej z 1999 roku w reżyserii Davida Finchera, zrealizowany na podstawie książki Czaka Palaniuka pod tym samym tytułem. Autorem scenariusza jest Jim Urs. Główny bohater często zatraca kontakt z rzeczywistością i w jednej ze scen urządza mieszkanie produktami Ikea. A dokładnie trafia do katalogu Ikei, co jest nie tylko ciekawym zabiegiem filmowym, ale jest też oczywiście reklamą. Taksi, francuski film komediowy z 1998 roku w reżyserii Gerarda Piresa i ze scenariuszem Mistrza Luca Bessona. Zapoczątkował on całą serię komedii akcji, na którą do roku 2007 złożyły się cztery tytuły. Saga ta uznawana jest za jedną z najbardziej dochodowych francuskich serii filmowych. Później jeszcze coś tam próbowano robić z taksi. Też Amerykanie próbowali to przerobić, ale to już nie było to samo. Daniel, marsylski rozwoziciel pizzy, postanawia zostać taksówkarzem. Jego samochodem jest biały, mocno podrasowany Peugeot 406, osiągający prędkość ponad 300 km na godzinę. Wykorzystuje możliwości tego samochodu oraz swojej umiejętności w sytuacjach, gdy klienci bardzo się śpieszą i są gotowi zapłacić więcej. Policjanci próbują go zatrzymać, ale są bezradni. No właśnie, przez wszystkie części Daniel porusza się peżotem. I film jest odralniony, bo auto ani razu się nie psuje, ale reklama zaliczona. Szybcy wściekli. Seria szybcy i wściekli pierwotnie opowiadała o wyścigach, dziś już raczej opowiada o nie wiem wszystkim. Tam są superbohaterowie, science fiction, fantazy, jakieś nie wiem siłacze i tak dalej. No ogólnie niektóre. Filmy z późniejszej serii, szybkich i wściekłych, może i są dobre, ale nie jak na szybkich i wściekłych. W ogóle zepsuli tę serię, tak? Bo ona była taka surowa, te wyścigi samochodów i tak dalej. No, przesadzili, szkoda. No, seria i postacie ogólnie są znane, tak, każdy zna, ale gdzie tu jest reklama? Samochody, może, może coś innego? Nie. Główne postacie często piły piwo, prawda? Korona. I tak wygląda ta reklama. A piwo naprawdę fajne, także też mogę tak od ciebie polecić. I właśnie korona wszędzie się przewija w tym filmie. I to jest ten produkt lokowany. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę, ponieważ często inspiruję się waszymi komentarzami. Często również Podchwycam Wasze komentarze i realizuję je na światowej historii, i z tego względu zapraszam również na światową historię, gdzie przeciętnie dwa razy w tygodniu dodaję nowe film o tematyce historycznej. Chociaż teraz jest taka chwila przerwy od historii, ponieważ skupiam się głównie na deszczce, ale góra tydzień historia oczywiście wróci. Ponadto zapraszam Was na kanał Inwigilator, gdzie jest dużo ciekawych, starych materiałów oraz ruszył serial internetowy Inwigilator 2030, którego akcja rozgrywa się w takim postapokaliptycznym świecie, gdzie zapanowały zombie, które powstały na skutek niszczepienia ludzi, a w rzeczywistości jest to po prostu satyra na polską politykę. Fragmenty zresztą na deszce mogliście zobaczyć. Także. Czekam na Wasze komentarze, propozycje, uwagi. No, jeśli znacie jakieś w świecie ciekawie zalokowane produkty, również dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się, cześć.